way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, gdzie z tej strony Jack, witam się z wami, poprawiając popfilt, bardzo przepraszam, jeśli to tworzy jakieś dodatkowe, niepotrzebne dźwięki, ale ustaw się popfiltrze i mnie nie denerwuj. Okej, powinno być dobrze. Witam się z nami w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. A konkretniej, w pierwszym odcinku, myślę, można spokojnie powiedzieć, DLC Świetlisty Władca. Zagraj w kampanię Świetlistego Władcy. Jako Celebrimbor władaj potęgą jednego pierścienia i stań do walki z Sauronem, by przejąć panowanie nad Mordorem. Jeśli dobrze rozumiem tę kampanię, to prawdopodobnie przeniesiemy się w moment albo zaraz po, jak w tej wstędze fabularnej Celebrimbor przejął jedyny pierścień, albo niedługo później. Przekonajmy się. Ogarnę sobie poza nagraniem też próby walki, ale to jest tak naprawdę tylko tak samo, jakbym latał sobie normalnie wyżej i zabijał wodzów bądź kapitanów. Nic szczególnie pasjonującego, więc akurat tego wam pokazywać nie będę. Ale powiem, że ładny jest ten model Celebrimbora. Ciekawe, czy w Cieniu Wojny też będzie dało się nim pokierować. W ramach takiego osobnego trybu. Middle Earth is in great peril, Celebrimbor. Show me. My mirror shows many things. Those that were, those that are, and those that may come to pass. Some things never come to be, unless those that behold the visions turn aside from their path to prevent them. Dark Lord has the One Ring. I do not stand against him. Middle-earth will fall. Take care, Sauron. If you defeat Sauron and take the One, you may become something far worse. Okej. Ciekawe. Czyli co? Celebrimbor jednak chciał tylko powstrzymać Saurona, ale przez to, że zdobył pierścień, to nagle chciał się z nim zamienić? Keep searching for the elf! Don't let him escape! Do not shame us! How did he escape the Dark Lord in the first place? Don't matter! Stop asking questions and keep your eyes open! Sauron's army is without number. My kingdom lies in ruins and my family is in chains. And yet, in the One, I have a weapon that could reforge my fates and illuminate the path through this darkness. Moc jedynego pierścienia. Aktywuj moc pierścienia wciskając obie gałki. Jedyny pierścień spowalnia czas, zapewnia niewidzialność, ogniste strzały oraz nieskończoną liczbę egzekucji. Co więcej, kapitanowie będą pozbawieni swoich odporności. Odnawiam moc pierścienia naznaczając wrogów. Czyli wszystkie trzy moce oręża w jednej. Kill!
kill the tank! I have a power greater than death. I will forge these Uruks into an army of my own. As the first Dark Lord tortured and corrupted the elves, I will redeem them in flame. They will be mine! Ho, jest! Mroczne naznaczanie! Naznaczanie za pomocą ciosu. Pięknie. Wow, wow! Czekaj. Dlaczego? Celebrimbor nie może korzystać z upiornego skupienia, gdy używa łuku. Czas nie będzie spowalniał. Nie będzie więc uległo spowolnieniu przy wymierzeniu strzałów. Naciśnięcie triggera pozwoli jednak wystrzelenie potężniejszej strzały niż zwykle. Nie ma już więcej potrzeby ładowania strzałów w celu zadania maksymalnych obrażeń. Aha, czyli takie coś za coś. Nie ma slow motion, ale za to mogę... jeśli trafię w głowę, to pewnie jednym strzałem mogę zabić byle kogo. Czekaj, jak się mają nasze upgrade? Okej, widzę, że jest tylko jedna zdolność. Nie. Nie odblokowana. Będzie lepsze, chyba że mam tutaj tą burzę. Mam, ale przecież po co? Ale w sumie to jest niezbędne, skoro ładuję sobie pierścień i dzięki temu mam wszystko, co chcę w jednym. Naznacz uruków. Naznaczmy więc. Że nie powiem to. Ale patrzcie, dalej mam ten. Te nasze widmowe. Widzenie. Tu powiem, że w większości przypadków to się przydawało te spowolnienie nie tyle do walki, co właśnie do skradania, że już miałem też wygląd, daje szybkie slow motion i się pozbyłam go jeszcze. A teraz musiałbym wykorzystać naznaczenie. Żeby to zrobić. I never want to have to be at the Udu now, I don't know what it was. Me must neither. Have been nothing. Too many slaves being they are gone. You're right. They all get moved. Okay, Jimmy's trouble for the This is just the beginning. I will light a flame that will be seen from the very pinnacle of Barad-dûr. Czyżby pierścień zaczął powoli na niego oddziaływać? I czemu ja tego nie mogłem robić normalnie w grze? No powiedzcie mi. Kto wpadł na to, żeby to z gry wyciąć? W sensie, żeby dopiero to było możliwe w dodatku. O, w ogóle wyszło mi przypadkowe... Przypadkowo weszło mi na... walnicie go krytyczne. Krytycznie, oczywiście. No i ostatni uruk. I co, zabijamy kapitana, czy mamy go naznaczyć? Mam go pokonać. Cel wykonany, choć nie wiem, czy będzie mi to do czegoś potrzebne. Okej, to poszło szybko. Dobra, to jedyny pierścionek w akcji. Nie po to go mam, nie po to go zarąbałem samolotowi, żeby teraz z niego nie korzystać.
Don't let him catch his breath! You will drown in waves of Uruk hatred, you elf monster! You were pocketing for London! Okej, okay, klasyka. O, chociaż tutaj widzę, są wodzowie zablokowani. Ciekawe dlaczego. A zabijmy typa. Czyszczenie Mordoru. You will build a tower in my name. Erect a monolith for your bright lord in defiance of the shadow. Region podbity, wieża zbudowana. O kurka wodna. Co tu się odwija, nie Pawla? Silverhand, you dare stay in Mordor. You think to challenge me here, but you will fail. Your spirit will never see the halls of Mandos. Without the One Ring, you are nothing. I will tear down Barad-dûr and rebuild a region in the ruins. Release my family, and I will let you serve me, bringer of gifts. Great woman. Przyzwanie popleczników. Naciśnij lewo na krzyżaku, aby przyzwać naznaczonych uruków do walki u swego boku. W ramach wsparcia możesz wezwać do 5 uruków, a jeśli zginą, możesz przywołać na ich miejsce nowych. Jeżeli w danym miejscu przybywa naznaczony kapitan, on także przybędzie z pomocą. Ej, ale sporo tych uruków jest tu naznaczonych już. To nie są tylko ci, których ja oznaczyłem. Chyba. Dobra, tu są informacje, tutaj. Skąd tu więcej wiesz, aby dowiedzieć się jak... Aha! Dobra! Mamy ile? No, w sumie to wszystkie, nie? Musimy wszystkie te wieże zbudować, ale czekaj, czy my się potem przeniesiemy do tej? Do Nurn? Dobra. Aby pokorzyć władcę, zrozumieć zasady, nie skorupiamy, bo już nasze siłą. Okej, dobra, lecimy. Zanim pójdziemy, to jeszcze zgarniemy sobie to. Dobra, ale jakby on specjalnie tak zaskakuje, czy w sensie w tej formie upiora, czy to tak tylko... Zastanawiam się, czy to jest jakby automatycznie go pierścień jakby teraz ratuje, czy... Czy może Celebrimbor sam sobie to triggeruje, nazwijmy to tak. Ale te strzały też. No, niby teraz Celebrimbor nie jest upiorem, ale dalej jakby strzela upiornymi strzałami. A nie prawdziwymi. I jak to rozumieć? O, no, nie do końca o to mi chodziło. Chciałem odpalić sobie misję. Malutkie umysły. Przejmij kontrolę nad regionem, skonstruuj w niej wieże, kuźni. A, wyszedłem poza tego. Skonstruuj wieżę kuźni, by upokorzyć władcę ciemności. Zrobić zasadzkę na kapitana, by umożliwić przemianę swoją siłą. Siłą? Return to me what is mine, betrayer. I taught you everything. Without me, you are nothing. The ring will never serve you. Every moment you resist, your family will suffer. Silence, deceiver. I forged the rings. I perfected the one. You will bow before me. Ciekawe stwierdzenie, Celebrimborze. Zwłaszcza znając swoją historię, bo wiemy dokładnie, co się stało. I no, niestety, ale... Dostaniesz w mordę. Serio?
Jak mówiłem, dość ciekawa wymiana zdań. Kurde, nie wiem, czy mi nie padło właśnie osiągnięcie za to naznaczenie z tym ciosem. Okej, pierścień naładowany. Stay on your guard. He might come back. Lecimy po kolei. Ale fajny ma dźwięk to naładowanie pierścienia. Kurde, i co, będzie więcej takich gadek między Sauronem i Celebrimborem? Mam nadzieję, że tak. Już naprawdę fajnie tego słucha. Bronię coś tam wyżej. Spróbuję się do niego dotegować. Dobra, ktoś tu jest. Dobra, po kolei. I ostatni ziomeczek tutaj. Okej. Teraz co? Teraz czekamy, czy jak? Zaraz się przekonam, nie? No. Górę. Elfi książę. Bo król już właściwie. Au i fuj. Te dwa słowa cisną mi się na usta, jak widzę tego gościa. Ranią techniki bojowe, ranią tak z ukrycia. A co ja się będę, YOLO? Nie, czy nie zabiłem przypadkiem tak, zabiłem wszystkich tych, których tutaj oznaczyłem. Wcisnąłem złą opcję, no ale z mocą jedynego pierścionka gościu nic mi nie zrobi. Płonie. You have served Sauron once. You will serve him again. In life or in death. I ten łeb, który tak się pokiwał, po czym bez samo go w glebę. Dobra, tego zostawiamy. Let all see my power grow. The shadow shall burn. Ale szybko idzie podbijanie tych regionów. Okej, już mogę wodza zdominować. Znaczy, ja mam... Mam w planach zdominować, a czy mi się uda? You know who I am, Sauron. Do you not even dare say my name? You put too much of yourself into the One. You are right to fear me. Proszę, Celebrimbora próbuje mamić Sauron, ale coś mu nie idzie.
24 minuty mam, to wiecie co? Myślę, że na koniec zajmiemy się jeszcze tą wieżą. Potem zajmiemy się tą. A potem, kto wie, może zajmiemy się jeszcze w kolejnym odcinku którąś misją. Marne budownictwo. Ciekawy jestem, co to znaczy. Czy to jest misja na oręż, czy na legendę oręża? Zresztą wątpię, no jakby te... No patrz, no te broni są dokładnie w takim stanie, w jakim ja je mam aktualnie w fabule, więc chyba nie mogą być potężniejsze. W ogóle bawi mnie trochę to, jak u Tolkiena, w świecie Tolkiena właśnie, w świecie Śródziemia, elfy tak się nie lubią z ludźmi. Co z tego, że jakby przyrównać elfa do ludzi, do człowieka, to elf jest tylko takim nadczłowiekiem. I to nie jest żart, mówię poważnie. Bo elf poza tym, że ma szpiczaste uszy i zależnie od świata, na przykład w Wiedźminie... No w Wiedźminie nie są nieśmiertelne elfy, ale są światy fantasy, gdzie elfy są nieśmiertelne i mogą tylko zginąć w walce, czy tam w bitwie, trochę jak niektóre walkirie. Tak, popada dwóch strzałów. Jeden headshot albo... Jeden, może dwa w klatę i wystarczą. A, tego co walnęło. Dobra, wracając do tematu. Elfy nie śmiejąłeś. Tak, w świecie Tolkiena elfy są... Chyba też nieśmiertelne, też w podobny sposób mogą zginąć tutaj w walce, ale de facto, poza tym, że elfy żyją, albo są po prostu długowieczne, bo też teraz nie pamiętam, czy to są faktycznie nieśmiertelne, ale jeśli nie, no to są po prostu bardzo, bardzo długowieczne. Ale zestaw młodego elfa z człowiekiem, to on jest po prostu nad człowiekiem. Po prostu jest we wszystkim lepszy. Czy to jest silniejszy, szybszy, celniejszy? No, w walce to walka to już osobna kwestia, ale chodzi o strzelanie z łuku, to po prostu może być celniejszy. Patrz Celebrimbor, który z Askara strzelił dwoma strzałami i zabił tak dwóch typa, nie? Niewiele ludzi tak potrafi. Okej. Osprzęt specjalistyczny. Broń swoich makin oblężniczych, pokonaj miejscowego kapitana. Vain usurper, fall on your knees before me, and I will make the deaths of your wife and child painless. They may return. Chyba się coś zepsuło, mam wrażenie. Turn to the shore as we stay here together. What a mess! Kurde! Błysk naznaczenia. Po nadejściu się poprawić błyskiem naznaczenia. I wyższy poziom, to więcej O, serio? Fool enough to believe they still live? After what you did to a Region? You will be banished to oblivion, while their spirits walk the western shore. Wow! Okej, okay, nie spodziewałem się, że... W sensie, domyślałem się, że będę mógł naznaczać moimi ciosami, ale nie sądziłem, że będę mógł używać błysku, żeby naznaczać. Istna zajebistość. Ale kurde, nie mam tego porażenia.
nie ma tej odporności dodatkowej z ciosem na serię i mogę pojedynczymi sztyletami tylko rzucać. Zabij wszystkich naznaczonych, część pozostałych. Okej. Jeszcze ktoś? That coward ran away. I see it. Ha, surprise, bitch! Aha, super, ochron obydwie. Zajebiście. Tak to się jest? No oczywiście. No i kurde, skończyły mi się strzały, no. Aha, już nie było. Kurde. Jesus, nie mogę być w dwóch miejscach naraz, no! Czekaj, o po co mam być jak mogę użyć po prostu pierścionka? Nie obchodzi mnie w ogóle ten cel dodatkowy, żeby nie było 50%, nie? Po prostu chcę tą misję przejść. Ale patrzcie, z jaką gracją w ogóle Celebrimbo ich atakuje. To jest przerąbane. Serio, jak mogę tak paskudnie robić? To jest jakiś kurwa żart! Dzięki, potrzebowałem tego. Do mnie. Pierścionek. Dziękuję. Zdychaj! Z łaski swojej. Mordor will be mine. Behold my monuments of light. My power and grace will wash over this land.
Dobra. Połowa zdobyta. Połowa tego regionu, powiedzmy. Your family will die. You will know nothing but hatred and despair. You will know darkness. I will know victory. I will know glory. I will know revenge. And you will know subjugation by my hand. Nice. Ciekawe groźby. Zobaczymy, jak finalnie Celebrimbor spróbuje je spełnić. Dobra, co to jest? List wojenny. Okej. Okay. Sprawdźmy. Na sam koniec odcinka sprawdźmy ten list. A, stoję na tym. Okej. Okay. Against each other. Just yesterday we marched into battle, just like we'd done a dozen times before, ready and itching for a bit of the old blood and bone to start flying. Then suddenly out of nowhere, he's bang in the middle of us. A flash of light and orcs who've been fighting alongside each other for years are at each other's throats. One thing for us Uruk to murder each other. It's something else to have some elf using us as his toys. That bright-eyed beggar's been turned. Dobra, to się powtarza. Sześć listów wojennych. Elfie czary mary, tak nazywa się ten. To jest samouczki kolejne do odznaczenia. Już wszystko, okej. Okay. Ho. Zobaczmy po kolei. Morderstwo to był nasionek córki. Nasionek, tak. Naszyjnik córki. Młot z Mitrilu. Zacny podarunek. Kombinerki prawdopodobnie także z Mitrilu, jako dzieło sztuki. Jedyny pierścień to... To jest chyba korona Celebrimbora, ale to jest która wizja? A, to jest ta wizja, okej. Okay. Czyli... Nie! Wróć mi tam! Okej, okay, upadek regionu. Mamy tutaj co? To jest pewnie korona Celebrimbora. To jest być może albo korona jego żony, albo diadem jego córki. Ukryta potęga to dłuto z Mithrilu. A, nie. To będzie chyba korona... To będzie jednak korona chyba... Tej? Chyba, że to jest korona Celebrimbora, ale później, taka wiecie, wyupgrade'owana. Powrót cienia jest hełm od Saurona. Ej, czekaj! A to jest które? Zemsta Władcy Ciemności. Pokaż, co to jest. A, to jest ten sam koniec, dobra. Tak, to widzieliśmy. Dobrze, pomiń. Ale dlaczego to jest hełm Saurona? Przecież my go nie zabraliśmy nigdzie. To jest ten. Rozmyślnie światło w miejscu mroku Władcy Ciemności. To jest... Tak, będzie całe to, że go przymusił i potem upgrade'nął pierścień. A potem go zarąbał i jesteśmy w chwili obecnej w DLC-ku. Co takiego tutaj się dało? Tym akcentem myślę możemy się pożegnać. Na koniec jeszcze się gdzieś przeniosę, pobliżej może wieży. No, najbliższa wieża jest... Tutaj, ale żeby do niej dojść, to najszybciej będzie stąd. Zobaczmy, czy będzie coś gadane między Sauronem i Celebrimborem. Nie, nic a nic. Dobra,
To w takim razie ode mnie tyle. Matt? Myślę, że to będzie dość ciekawa historia. Ale ty... ty grał jak fajnie na początek. Ten oddech Celebrimbora, który da się usłyszeć. Piękna rzecz. Dobra, ode mnie to tyle. Do usłyszenia w następnym materiale, w którym zajmiemy się dalszą częścią wątku fabularnego tego dodatku. Wydaje mi się, że on raczej nie będzie dość długi. Plus mniej więcej można się spodziewać zakończenia, ale no, nic nie wiadomo. Mi przynajmniej nic nie wiadomo. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć.